Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego północy i powie mu: przyjacielu, pożycz mi 3 chleby, bo mój przyjaciel przybył do mnie z drogi, a nie mam co mu podać. Lecz tamten odpowie z wewnątrz: nie naprzykrzaj mi się. Drzwi są już zamknięte i moje dzieci są ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie. Powiadam wam, chociażby nie wstał, nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje. I ja wam powiadam, proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a zostanie wam otworzone. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, a kołaczącemu zostanie otworzone. Jeżeli któregoś z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień, albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża, lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona. Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej Ojciec z nieba udzieli Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Oto słowo Pańskie. A Tobie, Chryste. O ileż bardziej Ojciec udzieli z nieba Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Pamiętam jeden z wykładów na początku roku akademickiego, na 4. roku w seminarium w 2003 roku, kiedy mieliśmy wykłady z nieżyjącym już księdzem profesorem Alojzym Drożdżem, i mówił kilkanaście razy na tym wykładzie z wielkim, właściwym sobie entuzjazmem wykładania, z jego stylem: Pan Bóg daje nam zawsze o wiele więcej, o ileż bardziej. I powtarzał po grecku te słowa z oryginału, z Pisma Świętego: poloi malon, poloi malon, poloi malon, o ileż bardziej. Jeszcze bardziej, przygotowując się do dzisiejszej homilii, te słowa odżyły we mnie. Ten obraz jest żywy, tak jakby się to stało dzisiaj rano czy wczoraj. Te słowa poruszają, jak każde słowo Pisma Świętego, ileż bardziej Bóg, Ojciec, na mocy ofiary krzyżowej i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa daje nam Ducha Świętego, tym, którzy Go proszą. Bracia i siostro, kiedy ostatni raz prosiłeś dobrego Boga o Niego samego, o Ducha Świętego? Nie o zdrowie fizyczne, które bardzo często niektórzy mylnie mówią, że jest najważniejsze. Nie o załatwienie jakiejś sprawy, nie o różne rzeczy, ale o Ducha Świętego. O Jego moc, o Jego chwałę, o Jego dary. Dziś Pan Jezus, kończąc wywód w Ewangelii odnośnie konieczności natarczywości w dobrym, w modlitwie wytrwałości, zwraca uwagę, konkluduje, że proście o Ducha Świętego, a wszystko, co będzie potrzeba, zostanie wam dane. Może trzeba będzie, moi kochani, zrewidować dzisiejszy zasób naszych próśb. Na przykład ciekawe, ile w modlitwach wypisanych w
koszyku jest o Ducha Świętego światło Boże. Są takie. Ja czytam te prośby codziennie, albo rano, albo wieczorem, po kilka i błogosławię przez cały miesiąc od jednego do drugiego nabożeństwa i są takie prośby. Boże, daj mi Ducha Świętego, jak mam zrobić? Bo jest taki dramat w rodzinie. Daj mi Ducha Świętego, jak mam jeszcze, co jeszcze mam zrobić, jak się poświęcić, by mądrze, dobrze wychowywać swoje dzieci. Prośmy o Ducha Świętego. Idźmy za tym wezwaniem Pana Jezusa, bardzo wyrazistym, konkretnym. Moi kochani, w czasie naszych teraz od września drugoczwartkowych czuwań, nabożeństw z modlitwą uzdrowienie duszy i ciała rozważamy wciąż pierwsze przykazanie. I ostatnio było bałwochwalstwo. I dzisiaj jeszcze wrócę do tego tematu. Nie będzie nowego zagadnienia, dlatego że chciałbym jeszcze w krótszej nieco konferencji niż zwykle przypomnieć z wielką mocą. I niech ta prawda dotrze dzisiaj do każdego umysłu i serca, że jednym z najwspanialszych lekarstw na to, by być wiernym Bogu także w pierwszym przykazaniu, by nie stawać się bałwochwalcą pieniądza, mamony, uzależnienia jakiegoś od alkoholu, od pornografii, by nie stać się bałwochwalcą seksu, nadużywanie alkoholu i wielu innych rzeczy, by nie być uzależnionym w sposób niewłaściwy od innej osoby, to potrzeba adoracji Jezusa. Adoracji Jego najświętszej obecności. Potrzeba z wielką wiarą przyjmowania Komunii Świętej. Przypomnę dziś, moi kochani, że bałwochwalstwo nie dotyczy tylko fałszywych kultów pogańskich. Tego też. I to się dzisiaj wkrada do Europy, do umysłów i serc także Polaków poniekąd. Zwłaszcza tam, gdzie gaśnie wiara w sercu. Bałwochwalstwo pozostaje także stałą pokusą wiary. Polega na ubóstwianiu tego, co nie jest Bogiem. Ma ono miejsce wtedy, gdy człowiek czci i wielbi stworzenie zamiast Boga, bez względu na to, czy chodzi o innych bogów, czy o demony, na przykład satanizm, czy o władzę. Ta władza może się przejawiać jako bałwochwalczość nie tylko dla tych, którzy piastują jakiś urząd. Ktoś w jakiejś grupie, w rodzinie, we wspólnocie, w jakimś środowisku pracy może się pomylić, zapomnieć i uczynić sobie z władzy coś, czemu oddaje cześć tak naprawdę, a na przykład nie ma powierzonych takich kompetencji. Kto inny za coś odpowiada? Dalej przyjemność, rasę, przodków, państwo, pieniądze i tak dalej. Nie możecie służyć Bogu i mamonie, w przeciwnym razie, mówi katechizm, oddajemy cześć bestii. Osoby zaś, które adorują Pana Jezusa, odkrywają piękne, doświadczają pięknych owoców adoracji. Doświadczają także tego, że powinny przebaczyć serca, ale powinny iść drogą przebaczenia taką, jaką pokazuje Ewangelia i Kościół, a nie całe życie mówić o przebaczeniu, że ja przebaczam, a nie czyni ktoś konkretnych kroków, żeby to zrobić. I nieraz latami tak się ciągnie. Tak. I to jest też w pewnym sensie bałwochwalstwo, bo ja sobie stworzyłem teorię, własną wizję, jak ma wyglądać proces uzdrowienia, jeśli chodzi o przebaczenie serca. Ewangelia bardzo jasno o tym mówi i kroki kolejne przebaczenia. A czasem brak przebaczenia jest antyświadectwem, jest zgorszeniem nawet.
Jednym z owoców, moi kochani, adoracji Jezusa w Eucharystii. I tak my w naszej świątyni pięknej mamy adorację codziennie od poniedziałku do soboty, od rana od 7.30, teraz do 17.30 w październiku, zwykle do 18.00. Codziennie przychodzimy w różnych porach. Nieraz jest jedna, dwie osoby, a zdarza się, że nie ma nikogo. Ale są też pewne osoby, są też takie małe symptomiki niosące nadzieję. Jednym z owoców adoracji, moi drodzy, która jest najlepszym lekarstwem na wszelkie formy bałwochwalstwa, jest wzrost wiary, nadprzyrodzonej wiary. Innym z owoców może być odkrycie nowego światła Ducha Świętego. Oto tego, o czym Pan Jezus właśnie mówi dzisiaj w Ewangelii. Pomnożenie darów Ducha Świętego, choćby daru rozumu, by głębiej rozumieć Pismo Święte, Słowo Boże, prawdy wiary, czy choćby daru pobożności, by być wytrwałym, niezmordowanym na modlitwie. W innym miejscu, w innym momencie adoracja może prowadzić do powiększenia współczucia, miłości. Adorując, stajemy się coraz bardziej do Pana Jezusa jakiego. Nie tego, który wskazuje palcem na innych, ale tego, który przyszedł, by współczuć, wybawiać, uzdrawiać, uwalniać ze wszelkiego zniewolenia. Kolejnym owocem adoracji eucharystycznej Jezusa, który jest z nami stale, jest świadomość Bożej obecności, myślenie według kryterium oczami Pana Boga, stawanie się coraz bardziej w ten sposób na co dzień takim. I tu wtedy pomnaża się w nas dar mądrości. Dar mądrości służy to przede wszystkim temu, żebyśmy patrzyli na siebie, na bliźniego, na świat oczami Chrystusa, nie naszym egoistycznym spojrzeniem, a już nie daj Boże demonicznym, złym, zawistnym, nieraz takim zajadłym. Spotkałem kiedyś osobę, która mieni się jako niewierząca, ale coś tam w jej sercu się dzieje i mówi: proszę księdza, przeraża mnie to, jak niektóre osoby wierzące tak opowiadają w pracy o innych źle, tak życzą źle, tyle tam jest jadu, że ja chociaż wiele lat byłem daleko od Pana Boga, to ja poczułem tam zło w tym języku. Jednym z owoców adoracji jest właśnie to, o co się modlimy, stała intencja naszych nabożeństw. Łaska uwolnienia od zła, pokazania światła, jak dojść do uwolnienia, co robić, konkretne kroki i jak czynić, by Pan Jezus uzdrawiał, dotykał, przemieniał. Wiele jest, moi kochani, owoców adoracji. Każdy z nas, kto adoruje, mógłby napisać osobiste świadectwo i wypisać w punktach kilka, kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt. Prośmy Ducha Świętego, dawcę siedmiu darów, byśmy tak planowali czas, abyśmy często przychodzili do Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie, który jest naszym największym skarbem. Prośmy, a otrzymamy. Prośmy, a otrzymamy. Amen. Wzywając